Siema, z tej strony Slayer i witam cię serdecznie w drugim odcinku z Dooma. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym... Zostanie wyłączone. Wszystkie wejścia nieaktywne. Ej, no to jak ja mam stąd wyjść w ogóle, ty? Pomyślałeś? Ciulu? Pójdź sami stąd. Mosz, wiapa. Ty, zważaj sobie, bo ci się ziela w cymbał. To twoja ręka, nie moja. Jak mówiłem... No żeż, co tak drecie te japy, wypajace ty. Zabrzyj gęba. Mówię, zabrzyj gęba. No. Okej, okay, czyli możemy ulepszyć arsenał. O, jak pięknie, bardzo mi się to podoba. Dobra. Czyli musimy w takim razie przywrócić zasilanko. No. Mosz w dynia. Główne zasilanie wyłączone. Wszystkie wejścia nieaktywne. Wiem. Dlatego resetuję. Główne zasilanie włączone. No i pięknie. To mi się podoba. Uczciwość. Zwłaszcza w ostatnich chwilach przebywania na tym świecie. Wszystkie plotki o ofiarach z ludzi. Piekielnym portalu. Demonach. Są prawdziwe. Bracia i siostry, cieszcie się. Postaniecie się pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie, który dla nas stworzą, zaczynając od teraz. Aha, okej. Okay. Ktoś tu jest naprawdę zdrowo pierdolnięty na łeb. Ale chwila, śmierdzi mi to sekretem. Wierzę w uczciwość. Zwłaszcza w ostatnich chwilach. Dobra, zawrzyj gębę. A no tak, znaleźliśmy sekrecik. No widziałeś? Tak jak mówiłem, że śmierdzi mi to sekretem i to naprawdę śmierdziało sekretem. Postaniecie się pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie. Automapa pobrana. Okej. Aha. Okej. Dobra, ale ja się nie będę skupiał tutaj na sekretach, bo ja nie jestem eksploratorem. Ale chwila. A nie, stąd to, żeśmy przyszli, mój widzu. O, mamy kolegów. No to rozkręcamy imprezę. Bracia i siostry, cieszcie się. Postawcie się. Pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie, który dla nas tworzą, zaczynają. O, teraz. Bye bye. Okidok. Mamy o amunicja, jak miło, pięknie. To lecimy dalej. Wierzę w uczciwość. Zwłaszcza w ostatnich chwilach. O no. Ty, kumplu. Ja cię tu nie zapraszałem. No, do widzenia mi stąd. Poszedł won. Ty. No. I cyk dwójeczka. Cyk dwójeczka. Lecimy po armora. Dobra.
są. Bye bye. Wierzę w uczciwość. Jezu, już piąty raz to leci. W ostatnich chwilach przebywania na tym świecie. Dobra, mam dość tego jej pierdolenia, także lecimy. Bye bye. Piekielny portal. Są prawdziwe. Co ty nie powiesz? Cieszcie się. Postaniecie się pierwszymi. Zasiądziecie tak jak ja pośród demonów w nowym świecie, który dla nas stworzył, zaczynają. O Jezu, ale pierdoli. To się nazywa bombowe wejście. Demoniczna obecność wysoka. Spoko, to nie problem. Taki problem to nie problem. Żegnamy kolegę. What the... No. Temu koledze też podziękujemy. Co on zrobił w ogóle? Ja pier... Co to było? Do widzenia mi stąd. Bye bye. Bye bye. O, amunicja, zajebiście, przyda się. Zdrowie zresztą też. Brak demonicznej obecności. Blokada zdjęta. No i widziałeś, jak żon posprzątał? Ha. Dobra, to idziemy dalej w takim razie, tylko w którą stronę się kierować? Aha, tam były zablokowane drzwi. Chyba. A, tutaj. Piła! O, tak. Moja stara dobra znajoma. No to zaczynamy przez... Okej. No to jak to zwykł mówić kapitan Bomba, no to kurwa zaczynamy przedstawienie. No i który teraz? A może tego ro... Tak jest! Rozpoławiaj go, pięknie. Teraz tego kolegę rozpołowimy. O tak, pięknie. Tego kolegę też. Żegnamy się z panem. Bye bye. Nie no, mega mi się podoba ta animacja, serio. Jest tak turbo śmieszna. Bye bye. No, papa. No, kidok. To jest chyba sekretne przejście, ale jak się tam dostać? Powinno być jakieś wejście. O, jest. No to na pewno tutaj? Nie, nie tutaj jednak. Dobra, to pójdziemy w takim razie może... Chwila. Mogę tu wejść? Odmowa dostępu. Aha, odmowa dostępu, okej, okay, dobra. Tak chcecie pogrywać, nie ma problemu. Tylko jak ja mam tutaj wejść? Wiem, że na pewno muszę się dostać tam. Ale przecież po skrzynkach. Aha, no tak, faktycznie. What the f... Co?
Stacy jest szczególnie dumna ze swojej rosnącej bazy pracowniczej. Co roku szykujemy najlepszych z najlepszych. Chcesz awansować, podjąć nowe wyzwania i osiągnąć więcej niż pozwalasz sobie w najskrytszych marzeniach? Porozmawiaj z przełożonym i dowiedz się, czy spełniasz wymagania tegorocznych żniw dusz. Dobra, ale jak tam wejść po ten pancerz? Nie mam pojęcia. O, stacja medyczna. To jest dobra sprawa. Aha, dobra, tędy może. Nie. Dobra, mniejsza, idziemy dalej. Oh yeah. Bye bye. Papa. Dobra, ciskamy dalej. No. Jak? Jest już drugi fail w tym odcinku, który się tak świetnie zapowiadał. No niesamowite, naprawdę kurwa niesamowite. Aha, czyli wychodzi na to, że ja chyba sobie muszę przeczekać, aż ten wagonik sobie przejedzie, tak? No dobra, spoko. What? O, penetracja. Ćwiartowanie. Czekaj, czy ja na pewno mam iść w tą stronę? Tak, na pewno. Okej, wagon przeleciał, weźmiemy życie i spadamy stąd, chwila. Niech sobie wagon jeszcze raz przejedzie, bo ja to już rozkminiłem. Dobra, czyli musimy zeskoczyć tu. Tak. Nie wiem, za każdym razem mam z tego bekę, przepraszam was bardzo. No okej, no dobra. Przeboleję jakoś. Ważne, że odzyskałem trochę amunicji, ale wiesz co, weźmiemy pistolet w sumie. Otwieramy drzwi i co? I mamy kolegę, cześć! I żegnam. A w sumie przywitamy ich granatem. Pozbywamy się tego gówna i zaczynamy przedstawienie. Tak jest. Teraz to ja jestem w swoim żywiole. Naprawdę.
temu koledze już podziękujemy. Dobra, idę po ciebie, I'm coming for you. I papa. Brak demonicznej obecności. Blokada zdjęta. Oh yeah. No to było piękne, naprawdę. Świetnie się bawiłem w tym etapie, serio. Dobra, wezwij windę, tak? To wzywamy windę. Ale chwila, moment. Rozejrzę się tu trochę. A nie, dobra, tam się wjedzie. Okej. Oj, ale się ubawiłem. Serio. O, proszę, kolejna modyfikacja broni. Strzał wybuchowy, dodatkowa seria. Znaczy doładowana seria. No to weźmiemy doładowaną serię w takim razie. Ale... co to daje? A to sprawdzimy na jakimś... nieproszonym gościu. Może na tym? Łoż ty, kur... No bezczelny! Ale ta doładowana seria też mi się podoba, powiem szczerze. Ale... ja jednakowoż wolę granat wybuchowy. Tak, granat wybuchowy. Jezu, co ja gadam czasami, to ja po prostu no nie dowierzam, serio. Dobra, nie będziemy się wracać tam na dół, bo to nie ma w sumie większego sensu. Żadnego jakiego takiego, żadnej znajdźki ja tu nie widzę zbytnio. No to lecimy dalej. A nie, patrz, jesteśmy na dole. Asie, ale jaja. Przyznano dostęp. No to fajnie, świetnie, super. Witaj w instalacji Luisi na Marsie. Zbudowana w stronach basenu uderzeniowym teraz Palitia. Ten super nowoczesny pokój... to mi się podoba! Jesteś naszym cennym pracownikiem. Twoja rola... karabin maszynowy. No pięknie. To poświęcenie się ludzkiej przyszłości. Dziękujemy za to. No to się zacznie dopiero teraz napierdalanie. No, to ciśniemy w takim razie dalej. Aha, śluza jest zamknięta, tak? Okej. Aha, bo ja sobie to muszę otworzyć. Okej, dobra, zapomniałem, sorry. Sfejlowałem to trochę. Lecimy dalej. Otwórz śluzę. Oj, paliwo do piły, świetnie. Dobra, po tobie, panie. Żegnam.
Pana też już żegnamy i Panu dziękujemy. No, gdzie spieprzasz teraz? Taki cwany jesteś? Oh yeah, bye bye. Papa. Amunicja mi się kończy. A co to jest? Aha, szał. Dobra, szkoda, że ja to teraz zauważyłem. A nie troszkę wcześniej. Jak mieliśmy tu pełno kolegów nieproszonych. No i dobra, i to nam się już kończy w takim razie. Ale gdzie ja mam się kierować? Aha, tam. Okej. No, jednak nie tutaj. O, pancerz. Super, przyda się. Amunicja też się przyda. A tu był kolega. Ej, no kto wyłączył muzyczkę? Wezwij windę. Dobra. Dlaczego wyłączyliście tą fajną muzyczkę? Dlaczego? Dobra, no to ściskamy dalej. Aha, czyli musimy włączyć to coś. O, jak pięknie. No nie, co on zrobił? Przetyp. Blokuję ci dostęp do skanera obiektu. Przyjdź do terminalu Wegi, a dostaniesz, czego potrzebujesz. Dobra, panie doktorze. A no, widzę, że nie za bardzo chce pan iść na współpracę. I za bardzo mi się to nie podoba, ale mniejsza o to. Czekaj, gdzie ja mam teraz iść? Aha, mam zjechać w dół, dobra. Wyłoń mi stąd, wypadł. Nikt was tu nie zapraszał. Pożegnaj się ze swoją szczeną. Bo przyda. I lepiej odkładać na dentystę. Ajaj. O, o, pancerz. Jak miło. Chyba ktoś mnie lubi. Okej. What the fuck? Co to było? Papa. Do widzenia.
Chwilę był bez zuba i jeszcze chodził. No trochę śmieszne. Tak jest. Pożegnaj się ze swoim łbem. W dodatku pustym. No nie, nie mam granatów. Fucking shit. Bye bye. Kurde, jakieś zdrowie by mi się przydało. Nie leży tu nic. O! Aj, uwaga. Kurde! Właśnie. No, nie ma tutaj nic. A tu? O! Sekret. Figurka. Pan Brąz. Okej. Okay. Czyli to była... To była figurka. O, jak fajnie. Dobra. Jestem. To prezent. Co? Jaki prezent? Da ci siłę. Pomoże ci w podróży. Jeśli tylko przetrwasz nagły napływ mocy. Okej, to bierzemy. Na stałe zwiększa maksymalny poziom zdrowia. Aha, pancerz, amunicja. W sumie o zdrowie się nie martwię, o amunicję też, bo amunicję można zdobyć, aczkolwiek... Dobra. Weźmiemy więcej amunicji. Przyjąłeś właśnie do organizmu czystą energię Argentu. Zdaje się, że jesteś z nią kompatybilny. Odblokuję dla ciebie pozostałe komórki argentowe w obiekcie. Vega, daj mu to, czego chce. Zginęło 61 337 członków UAC. 81% obiektu jest zamknięte. Obecność demonów w instalacji na Marsie przekracza poziom krytyczny. Według wpisów doktora Haydena inwazja rozpoczęła się w obiekcie Lazarus. Jak się zdaje, uwolniona została piekielna fala, która zmieniła 64% pracowników UAC w potwory, które spotykasz podczas wędrówek po instalacji. Reszta zginęła z rąk demonów uwolnionych z cel przez Olivię Pierce. Myślę, że powinienem przeprosić za to, co się tu stało. Niektórzy moi pracownicy nieco przesadzili. Główną winowajczynią jest tu Olivia. I sądzę, że będziesz musiał prędzej czy później się nią zająć. Możesz nie popierać naszych badań, ale zrozum. Wykorzystaliśmy piekło i jego zasoby, gdyż leżało to w interesie ludzkości. Obecne wydarzenia w obiekcie to koszt postępu. Nie ma to jednak teraz znaczenia. W odlewni ma miejsce awaria. Regulatory zostały zniszczone, co spowodowało destabilizację temperatur rdzenia. Przejęły sąsiadujący obiekt. Jeśli turbiny wentylacyjne nie zostaną ponownie włączone, żaden z nas nie przetrwa stopienia reaktora. Dobra. Aha, czyli musimy włączyć ponownie turbiny jakieś. Okej, nie ma problemu. To lecimy do odlewni.
No okej. Jest, znajdujemy się aktualnie w tej odlewni, o której była mowa, ale tym się już zajmiemy w kolejnym odcinku. Także jak się spodobał, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, jak jesteś nowym widzem oczywiście. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!